coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że sytuacja przede wszystkim humanitarna, ale także sytuacja bezpieczeństwa w Ukrainie wymaga nowych inicjatyw i odpowiedzią na takie zapotrzebowanie właśnie jest ta inicjatywa. Dziękuję za Madam Minister. Mr. Minister, thank you very much. Thank you, Lidzy. Dziękuję bardzo Panu Ministrowi. W Polskim Radio 24 transmitowaliśmy konferencję prasową w sesji spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, gdzie goście profesor Zbigniewa Hrabowa była jego szwedzka wnuczka Anne-Lide. Szwecja jeszcze niedawno prowadziła Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i natychmiast żądała natychmiast Anne-Lide przerwania działań Rosji w Ukrainie. A my wracamy do rozmowy z gościem. Polskie Radio 24. Wydanie.